Co robić i czego nie robić, żeby Polska nie zginęła? I prosiłbym, jakby pana odpowiedź na to pytanie mogła wyglądać, tak oczywiście w jakimś skrócie. Dziękuję bardzo. Tak jak Państwu mówiłem, nie chcę się siedzieć tutaj na kogoś, kto wie więcej niż naprawdę wie. Więc oczywiście takiej definicji nie dam, bo jej nie znam. Natomiast mogę powiedzieć tak subiektywnie, co czasami w gronie różnych osób, właśnie takich jak ksiądz Małkowski czy podobne rozmawiamy, co można zrobić, co należy zrobić. No nie powiem nic odkrywczego, bo nie wiem, czy w ogóle jest jakaś taka definicja odkrywcza. Że po prostu no, najgorsze, co może być, to nic nie robić. To znaczy, jeżeli każdy by stanął z boku i patrzył, jak to wszystko tonie i nie robił nic, no to rzeczywiście zatonie. Ja bym na to pytanie odpowiedział tak, że każdy powinien, komu, górnolotnie powiem, nie chcę, żeby to zabrzmiało z takiego górnego C patetycznie, bo nie o to chodzi, ale powiem, że jeżeli komuś Polska nie jest obojętna, to powinien robić tyle, ile może, na miarę swoich możliwości, na miarę swoich sił. Ja jeżeli nie mam już sił, możliwości, żeby pracować w Warszawie, prowadzić takie dziennikarstwa śledcze, jak robiłem to przez całe lata, bo na skutek tych różnych doświadczeń i poturbowanej rodziny po prostu muszę być blisko niej, nie mogę sobie pozwolić na zostawienie ich teraz samych sobie, no ale mogę pisać książki, mogę jeździć na spotkania. I to robię, tak? Pracuję w małej regionalnej gazecie, którą kieruję. Staram się ją prowadzić najlepiej, jak potrafię. Staram się pisać książki, jeździć na spotkania wszędzie, gdzie mnie tylko ludzie zapraszają, jeżeli znajdę czas. Jeżeli nawet wiem, że na spotkanie przyjdzie niedużo ludzi, bo jest powiedzmy mała miejscowość i organizatorzy z góry mówią, no ale niech się pan nie spodziewa, że przyjdzie tam, nie wiem, 50, 100 czy 200 osób, może przyjść 20. Jeżeli tylko mam czas, też jadę, bo może te 20 poniesie coś do następnych 20 albo 100. Tego mnie nauczył właśnie ksiądz Małkowski, który mówi, że msza święta nawet dla jednej osoby nie jest mszą straconą, bo tak naprawdę ta osoba może coś z tego wynieść, może zrobić wiele dobra. Mówiąc krótko, na to pytanie odpowiedziałbym tak, że każdy powinien, komu nie jest to obojętne, robić tyle, ile może. Tak? Jeden napisze książkę, drugi porozmawia z sąsiadem, trzeci pójdzie na jakąś demonstrację, żeby pokazać, wyrazić jakiś swój sprzeciw, czwarty może kogoś wesprze. No mówiąc krótko, na pewno jak tutaj wszyscy Państwo siedzicie, to jestem pewien, że każdy, jeżeli zechce, to może coś zrobić. Każdy na swoją miarę, każdy na miarę swoich możliwości. Chodzi tylko o to, żeby nie dopuścić do sytuacji, że się nie robi nic, bo jak rzeczywiście tak się popatrzy, że co tak naprawdę ja jeden mogę zrobić, no jak tak pomyśli ileś tam tysięcy albo milionów ludzi, to nic się nie zrobi. Ja nie patrzę, nie nauczyłem się w życiu tego, że nie planuję na zapas, bo życie zweryfikowało mocno moje plany życiowe. Nie planuję na powiedzmy parę lat naprzód, najwyżej na parę miesięcy naprzód i to z dużym trudem. Nie zastanawiam się, co mogę zrobić wielkiego, tylko staram się robić to, co mogę. I wiele osób dookoła mnie robi dokładnie to samo. Na miarę swoich możliwości, jak takich ludzi będą tysiące, no to już będzie wielka siła. Jak tysiące ludzi zaczną coś robić, no to już będzie wielka siła. To z takich rzeczy bardzo praktycznych, dotykalnych, tak? Naprawdę, no można robić bardzo dużo. Sięgnę do tego wymiaru, o którym mamy tutaj jakby mniej rozmawiać, czyli tego wymiaru duchowego. Pan powiedział, że jest tutaj na sali dużo katolików, to mam nadzieję, że nikogo nie dotknę.
poza tym, że jeżdżę na spotkania, piszę książki, że moi koledzy, którzy nie piszą, bo powiedzmy mają inne jakieś możliwości czy dar, nie wiem, biorą udział w demonstracjach, pomagają różnym ludziom, starają się podtrzymywać jakieś inicjatywy, po prostu angażują się w coś, nie stoją z boku, nie czekają, aż to się wszystko zawali. Ale poza takimi praktycznymi rzeczami, myślę, że dla katolika to nie będzie nic śmiesznego. Ja na przykład przystąpiłem do krucjaty różańcowej za ojczyznę. Modlę się na różańcu codziennie za ojczyznę. I wiem, że takich ludzi jest coraz więcej. No bo jeżeli nie w Panu Bogu nadzieja, no to w kim? Więc nie bójmy się też tego odniesienia, ci, którzy wierzą w Pana Boga, do spraw wiary. No, dla Pana Boga nie ma nic niemożliwego, tak? I Tuski, i Komorowscy, i inni przeminą, tak? A codzienna modlitwa robiona przez miliony ludzi... No więc to tyle może z takich rzeczy, które wydaje mi się, że można zrobić. Ja wiem, że to nie jest żadna odkrywcza sprawa, ale ja tyle robię, tak? Z jednej strony robię, co mogę, z drugiej strony się modlę, ile mogę. I jak takich ludzi będzie dużo, no to nie będzie źle. Tak, ale nie ma takiego zła, którego nie można pokonać. Mówi to człowiek, który upadł, tak? I który się w pewnym momencie załamał, bo uwierzył w to, że jest takie zło, którego nie można pokonać. Właśnie z tej perspektywy to mówię. Będzie u Państwa niedługo Ewa Stankiewicz, z tego co słyszę. To jest dopiero heros, tak? Bo osoba, która bardzo dużo wzięła na siebie i robi bardzo dużo, walczy po prostu jak może. I też często wiem, że opadają jej ręce i ma poczucie osamotnienia i podupada na duchu, ale się nie poddaje. Jak będzie dużo takich ludzi, to jest nadzieja, że nie takie burze były w naszej historii, jakoś Polska przetrwała, więc liczę na to, że i tym razem przetrwa. Thank you.